Dziś chciałabym opowiedzieć o karach i nagrodach i dlaczego to jest takie niedobre, kiedy dzieci nauczymy, że warto coś robić, żeby zdobyć nagrodę albo żeby uniknąć kary. Więc będzie dzisiaj o tym, co złego jest w złotych gwiazdkach, szóstkach, piątkach i świadectwach z paskiem. Czyli o tym, dlaczego warto wychować człowieka wewnątrz, a nie zewnątrz sterownego. W ubiegłym wieku profesor Mark Lepper, amerykański psycholog, ze swoim zespołem przeprowadzili bardzo znany eksperyment, który polegał na tym, że podzielono dzieci na dwie grupy. Każda grupa siedziała w swojej sali z lustrem weneckim. Dzieci były obserwowane przez badaczy. I do pierwszej sali weszła nauczycielka, każdemu dziecku dała pudełko kredek, kartkę papieru i powiedziała: narysujcie jakieś ładne rysunki, a za najładniejsze będą nagrody. Do drugiej sali, do drugiej grupy weszła druga nauczycielka, dokładnie zrobiła to samo, dała przedszkolakom, które jak wiadomo wszystkie lubią rysować, kartki papieru, pudełka kredek i powiedziała: narysujcie coś. I obserwowali badacze dzieci, jak długo które rysuje. Jak Państwo myślicie, która grupa dłużej była skupiona na rysowaniu, czyli na robieniu tego, co wszystkie dzieci lubią robić? Ta pierwsza, której obiecano nagrody, czy ta druga? Macie rację, ta druga, ponieważ nagrody odwracają uwagę od tego, co robimy. To jest tak zwana sytuacja jeśli to. Jeśli narysujesz, to dostaniesz nagrodę. Jeśli się nauczysz wiersza, to dostaniesz piątkę. Jeśli rozwiążesz zadanie, to dostaniesz coś za to. To nie jest dobra sytuacja. W ten sposób odwracamy uwagę od tego, co dzieci mają w szkole robić, od tego, czego się mają uczyć i kierujemy uwagę na nagrody. I przestają uważać to, co się dzieje w szkole za ważne, przydatne, ciekawe, ponieważ patrzą już tylko na to, co za to dostaną. Te oceny stają się najważniejsze. Osiągamy cel dokładnie odwrotny od zamierzonego. Dlatego w budzącej się szkole tak często mówimy o tym, żeby odejść od oceniania cyfrowego, ale o tym opowiem innym razem. Pięknie dziękuję, Marzena Żylińska.